pierwszych dniach sierpnia nagle, nie wiem, było to gdzieś koło południa, tak bym mogła określić, zrobił się jakiś taki zamęt na Ordona. Myśmy mieszkali na Ordona 21. I to Ordona zaczynało się, pierwsze numery były przy Dworcu Zachodnim i ciągnęły się w kierunku Wolskiej. Więc od Wolskiej zaczął się jakiś taki rumor. Chyba coś się musiało dziać takiego bardzo nieprzyjemnego, skoro ja się znalazłam trzęsąca i płacząca pod stołem w kuchni, a babcia gdzieś w roku popłakiwała, siedziała. I tak zerkając przez okno spod tego stołu, widziałam, że usłyszałam jakieś strzały przez okno w kierunku, na posesję w kierunku Wolskiej. Później wszystko ucichło. Myśmy jeszcze jakiś czas siedziały, czekając, co będzie dalej. Nie wiem, jak długo to trwało, jak długo ja siedziałam pod tym stołem. W każdym razie pamiętam tylko tyle, że jak już się taka szarówka zrobiła, to babcia wzięła mnie za rękę i poszła zobaczyć, co tam się właściwie stało. A na tym Ordona 23 mieszkała moja cioteczna babcia z kilkoma córkami, bo ich było sporo. Było tam dwóch synów, kilka córek i byli też, to, ponieważ to był spory dom, więc tam byli również lokatorzy. I wśród tych lokatorów było takie małżeństwo z dwoma córkami. Jedna była Basia, druga była Bożenka. Jedna miała mniej więcej tyle lat co ja, czyli między 4 a 5, druga była młodsza, Bożenka. I no, ku mojemu przerażeniu zobaczyłam, że na podwórku leży bardzo kilkanaście osób nieżywych. Między innymi leżała właśnie ta moja koleżanka Basia i ojciec Basi i Bożenki z Bożenką na ręku. To jest wstrząsające to było. Ten widok był wstrząsający. Do dziś go mam w oczach, bo to były dziewczynki, z którymi ja się bawiłam codziennie. Oprócz tych właśnie osób, to nie wiem, kto tam jeszcze leżał, ale było to kilkanaście osób. No jak babcia to zobaczyła, to szybko mnie stamtąd zabrała i już nie wróciłyśmy chyba na noc do tego naszego domu, który był za płotem, tylko gdzieś poszłyśmy do dalszej rodziny na Bema, czyli wiem, że szłyśmy w kierunku Dworca Zachodniego, tam gdzieś był, który już w tej chwili nie istnieje, dom, gdzie jakaś tam nasza rodzina mieszkała. To był też spory dom, taki piętrowy, tam uciekłyśmy. Ale w tym domu już nie było nikogo, byłyśmy same. I nie wiem, jak długo tam znajdowałyśmy się. I nie wiem, kiedy następna ekipa niemiecka do tego domu wtargnęła, szukając, jak mówili, polskich bandytów. Byłam tylko ja i babcia, więc nikogo więcej nie byli. Ustawili nam przez tym domem. Niemiec trzymał mi pistolet przy skroni i powiedział, że zaraz mnie zastrzeli, jeśli tylko znajdą tu kogoś, a my nie powiemy, czy jest tu ktoś. No ale nie było nic do powiedzenia, bo myśmy po prostu przyszły tam i nie widziałyśmy, czy tam ktoś jest, czy nie ma. Oni przeszukali cały dom. Ja wiem, że tam chyba byłam bardzo przestraszona, bo zastanawiałam się, ponieważ już wiedziałam, że leży martwe ciało, więc zastanawiałam się, czy to bardzo boli takie zabijanie. Po jakimś czasie wzięli mi ten pistolet ze skroni i odeszli. Myśmy znowu zostały w tym domu, ale też nie wiem na jak długo, bo przyszła kolejna ekipa niemiecka. Takich żołdaków strasznie hałasujących, tak tupali po tych schodach w to i z powrotem i wyrzucili nas z domu i pędzili nas w kierunku Włoch. No, w tych Włochach, przy jakiejś rodzinie, gdzie było bardzo dużo wtedy uchodźców, z tą babcią byłam
aż do pierwszych chyba, czy ostatnich dni listopada. Tata mój był wtedy, mama nie żyła już, natomiast ojciec, jak poszedł do pracy, to pracował w SPB na Żoliborzu, więc wybuchło powstanie, nie mógł wrócić z Żoliborza na Wolę. Tam go siłą podobno trzymali, no ale mówi, no nic nie pomożesz, bo tylko po prostu stracisz życie. Także tata dopiero mnie odnalazł po upadku powstania, gdzieś w listopadzie chyba. Pamiętam, że przyszedł, bo było to już, musiało być zimno, bo był w jakimś kapeluszu, w takim ciemnym, jakimś długim palcie, bo przecież myśmy z tego domu wszyscy wyszli tak, jak staliśmy. My z tej Woli w jednej sukience. Natomiast ojciec mój też musiał wyjść, bo to był przecież sierpień, więc letnio ubrany. To były jakieś pewnie zdobyczne te ubrania w listopadzie, bo takie zupełnie dla mnie nieznajome. Natomiast z tej, ponieważ jak mówię, myśmy z tej Woli wyszły tak, jak byłyśmy ubrane. Babcia z całą pewnością chciała coś tam do dalszego przeżycia zdobyć. Więc pamiętam, że z tej Woli, z tej Włoch, gdzie mieszkałyśmy, wracałyśmy 3 razy na Ordona. To było dosyć daleko, ale wtedy ludzie dużo chodzili na piechotę, więc ciągnęła mnie ta babcia do tego domu i tam z tej naszego domu na Ordona zabierała jakieś rzeczy. Nie wiem co, ale pewnie no, pewnie to, co było po prostu, co miała pod ręką, co było potrzebne, no, na pewno jakieś pieniądze, czy jakieś dokumenty, nie wiem. Ja wiem, że ja zabrałam swoją lalkę i strasznie żałowałam, że nie mogę wózka do tej lalki zabrać, no ale to już babcia mi nie pozwoliła. I tak wracałyśmy 2 razy. Za każdym razem przynosząc coś tam do tego mieszkania we Włochach. Trzecia nasza podróż skończyła się znowu dramatycznie. Przyszłyśmy do tego domu, gdzie już domu nie było. Było tylko rumowisko. Była kupka takich spalonych cegieł, jakiś desek, no po prostu gruzowisko. I dla mnie to było najbardziej takie dziwne, że na drzewie, gdzie rosły śliwki, nagle te śliwki były suszone, czego zupełnie nie pojmowałam wtedy. I tak patrzyłyśmy się w to rumowisko i w pewnym momencie usłyszałyśmy, tam wtedy był bruk taki kociołby, jak takie żołnierskie buty tak głośno maszerują po tym bruku. I tak nas ci Niemcy dorwali na tym rumowisku i kazali iść ze sobą. I szliśmy, w międzyczasie zebrało się jeszcze trochę innych ludzi. Prowadzili nas Ordona do Wolskiej, a Wolską do kościoła świętego Wojciecha. Widocznie tamci ludzie byli zorientowani, coś bardziej więcej niż ja, gdzie my idziemy, bo miałam taką świadomość, że idziemy do kościoła po to, żeby nas zagazować. I tak dotarłyśmy do tego kościoła. Przed kościołem na ulicy Wolskiej, na Wolskiej, nie przy samym kościele, tylko na ulicy, stał taki stolik, tam siedziało kilku Niemców, coś jedli, pili, grali w karty. No i tam mnie zatrzymali z babcią przy tym stoliku. Nie wprowadzili nas do tego kościoła, tylko rozmawiali ze mną przy tym stoliku i byli dla mnie mili. Wiem, że tam częstowali mnie słodyczami, głaskali po głowie, a ja byłam takim dzieckiem z niebieskimi oczami, z blond włoskami, więc być może kojarzyłam im się z ich rasą, co było dla mnie w tym korzystne. W każdym razie nie zrobili nam żadnej krzywdy, dali mi i kazali jakiemuś żołnierzowi, temu niemieckiemu, odprowadzić mnie i babcię na to miejsce, z którego nas wzięli. Nikogo więcej, nie wiem, co się stało z innymi ludźmi, nie przypominam sobie, żeby jeszcze ktoś z nami szedł. Wróciłyśmy pod tą ekskortą na Ordona, na tam, później udałyśmy się na Wolę, na Ordona
I stamtąd wróciłyśmy na Włochy. To już była nasza ostatnia podróż, więc już nie było po co wracać. I tak na tych Włochach, bawiąc się tam z jakimiś miejscowymi dziećmi, no doczekałam się powrotu mojego taty, który z dużymi problemami odnalazł mnie. Ale tak jak wtedy ludzie bardzo sobie pomagali, każdy jakikolwiek miał jakieś wiadomości o innych, to dzielił się z tą wiedzą. I tak się mojemu tacie udało dotrzeć do takiej informacji, że w tym obozie w Pruszkowie jedna z tam uwięzionych kobiet urodziła dziecko i opowiadała swoją gehennę. To była pani Małachowska, która jej córeczkami były właśnie ta Basia i Bożenka i mąż Jan. A ona natomiast też była wśród tych ludzi wypędzonych na podwórko, ale przeżyła. Jakimś cudem przeżyła. I od niej właśnie, za pośrednictwem jakichś innych osób, mój tata dowiedział się, że ja przeżyłam i że jestem gdzieś we Włochach. No i tak mnie odnalazł. I od tejże pani, nie wiem jak miała na imię, Małachowskiej, dowiedział się, że przeżyło kilka osób, że nie wszystkie zostały wtedy zabite. Kilka osób po prostu zemdlało, czy na chwilę straciło przytomność. I te osoby, jak tylko się zrobił zmierzch, uciekły gdzieś, bo tam wokół były pola, jakieś zboża, kartofliska. Tam się w tym zbożu czy w tych kartoflach ukryły, a później gdzieś dalej się uciekły, gdzieś po prostu schowały. Natomiast opowiadały, że nie wszystkie osoby od razu zginęły podczas tego rozstrzeliwania. Kilka osób przeżyło. I niestety dla tych, które przeżyły, były świadome, też się skończyło to źle, bo jedna odezwała się, to była właśnie córka tej mojej babci ciotecznej. Druga osoba strasznie tak charczała, była widocznie w krtań trafiona i tak się odezwała. O, jak ona strasznie cierpi. I wtedy przyszedł Niemiec i dobił obie. No, a te osoby, które się nie odezwały na szczęście, ale już odzyskały świadomość, to opowiadały później, że tam oprócz niemieckiego szwargotu był jeszcze taki język rosyjski czy ukraiński. Także to nie byli sami Niemcy. To no, później można było sobie dośpiewać, jaka to była brygada, która pomagała Niemcom w tym ludobójstwie.